Witam wszystkich serdecznie w Sosnowcu w pierwszym dniu targów. Gościmy tutaj kolegów z Nowej Soli. Przedstawcie się wszystkim, którzy jeszcze Was nie znają. Artur Skłodzkowiak. Paweł Zatowski. Także tutaj chłopaki przyjechali tak jak w tamtym roku, tak i w tym roku. Artur odebrał puchary dzisiaj, także chyba jest zadowolony. Jesteś czy nie jesteś zadowolony? Powiedz kolegom, jak poleciałeś w 2018 roku na wspólnym Głębniku u nas. W sumie, można powiedzieć, jestem bardzo zadowolony. Sezon był bardzo ciężki, bardzo wymagający. Byłem jednak sobie poradziły. W locie finałowym bardzo, można powiedzieć, ciężki lot pod wiatr. Gołębie dały sobie radę. 5., 6. koło z finału, 15., 31. W pierwszej setce bodajże 6 moich gołębów. Także super. Co to dużo mówić. Wyniki same mówią za siebie. Gołębie były super przygotowane przede wszystkim. Praktycznie wszystko w pojedynkę przychodziło. Gołębie walczyły to z samego wieczora, do późnej godziny. Także loterię dzisiaj też już zaliczyłeś, tak? Tak, loterię zaliczyłem, kupiłem 5 losów. Pierwszy los, który otworzyłem, znowu kolejny koło darmowe na Budziemiszczu. Także w tamtym roku super, trafiłem jeden gołębia też darmowego, w tym roku też. Może będę zaznaczał tego gołębia po prostu jakiś szczęścia z dodatkowym numerem albo coś, no nie wiem. Także myślę, że i tak niektórzy powiedzą, że tradycyjnie Frąckowy, jak przyszedł, wszystko było ustawione, tak? Tak, niektórzy może i tak powiedzą, ale jestem tak samo jak inny człowiek i tak samo płacę za wszystko, także... Tak, także Artur, tutaj pierwszego gołąbka, mamy 100 miejsc na wspólny gołębnik do wylosowania. Jak widać, losy nie są puste, mamy tutaj sporo nagród, 100 miejsc na WG. Bonus w postaci 10% zniżki na każdego gołębia. Dodatkowo magnesy z logiem WG Mistrzów, otwieracze z logiem, znaczniki można wygrać. Także dużo więcej nagród niż w roku poprzednim, no i dużo, dużo więcej gołąbków. Także tutaj jeszcze są wyżej puchary do odebrania dla kolegów, którzy tak jak Artur przyjadą do nas. I gołąbki też. Do wylosowania jeszcze mamy gołąbki, które pozostały po edycji nieodebrane. Fajne gołąbki, dużo jest fajnych, ciekawych gołąbków. Szkoda tylko, że nie wszyscy te rodowody do nas poprzysyłali. Jak widać, na początku zawsze jest fajnie, a później obraza obrazą i jak widać, nie ma tych rodowodów do gołąbków, gołąbki na aukcję nie idą. Artur, jak na razie widzę, nie obraża się, bo nie ma za co. Nie ma za co. Gołąbki fajnie na aukcjach zeszły. No co prawda jeszcze jeden gołąbek nie jest odebrany przez hodowcę polskiego zamieszkującego w Niemczech. Kolega wylicytował 7 gołębi droższych, takich między innymi gołąbka Artura, i miał odebrać 10 grudnia, do tej pory jeszcze nie odebrał tych gołąbków. No. Także nie chcecie kupywać, po prostu nie licytujcie tych gołąbków, bo śmiesznie przebić gołębia za 20 zł, pokazać się koledze, licytowałem, a później gołąbka nie odebrać. Troszeczkę szkoda, nie bądźmy dziećmi. Także jeszcze raz Artur, gratuluję. Dziękuję bardzo. I tutaj dziękuję Wam za pomoc przy rozstawieniu stoiska przede wszystkim, bo monter, pierwsza klasa tutaj jest, także że dzięki serdeczne, jak widać, stoisko jest logo, jest 85, także zapraszamy wszystkich, do niedzieli jesteśmy na stoisku. Dziękuję jeszcze raz, Artur. Dziękuję również. O, dzięki Wam.